Cześć kochani, jak zwykle Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia, kanał i nasz gość, druga rozmowa z panią doktor nauk medycznych Martą Woźniak, pracownikiem naukowym, adiunktem w Zakładzie Patologii Ogólnej Doświadczalnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Oczywiście znamy się, doskonale się rozumiemy, doskonale się wyczuwamy z Martą, więc tak jak w poprzednim odcinku będziemy po prostu per ty, inaczej to tylko w Polsce jest proszę pani, proszę pana i tak dalej. Natomiast tutaj z pełnym szacunkiem rozmawiamy z Martą. Tym bardziej, że w ramach tych wszystkich spełnianych uczelnianych obowiązków pani doktor Woźniak zajmuje się akurat nowotworami, pracuje ze studentami i tak dalej. I tak jak w poprzedniej rozmowie, w której omawialiśmy ogólnie pewne sprawy związane z nowotworami, jak do tego dochodzi, sprawy związane z somą, czyli z ciałem, ale też psychika, traumy, nie traumy i tak dalej, kwestie zakwaszenia organizmu. Tego jeszcze nie było. Wyraźnie. Słucham? Tego jeszcze nie było. A może i nie było, bo ja się tu rozpędzam, bo dzisiaj akurat też nagrywałem kilka audycji z pewnym takim ciekawym gościem, więc faktycznie, poruszaliśmy z nim te tematy związane z traumami, ale w poprzedniej rozmowie doszliśmy do tego, że pierwsza podstawowa sprawa to jest zatrucie organizmu, to jest zakwaszenie, to, że nowotwory, komórki nowotworowe budują swoje zewnętrze, które zakwaszają, które jest silnie zakwaszone. Wpływają na to po to, żeby między innymi różnego rodzaju nasi obrońca, więc czy limfocyty, czy makrofagi, żeby nie miały dojścia do komórek nowotworowych, żeby nie mogły ich zniszczyć. I teraz posłuchaj, Marto, więc ja mam taką prośbę, żebyś bardziej dzisiaj nam przybliżyła sprawę, po pierwsze, jak możemy się uchronić przed nowotworami, co powinniśmy robić, a druga sprawa. To jeżeli już jest ten nowotwór, to również co możemy zrobić? I tutaj posłuchajcie. Faktem jest, że z różnych względów czasami nie można do końca mówić o wszystkim, dlatego że już dwa filmy mi zdjęto z YouTube'a, więc nie wszystko można po prostu sobie powiedzieć bardzo otwarcie, ale zacytuję wam słowa Martina Luthera Kinga akurat. To jest z mojej książki. Nie wiem, czy tutaj będzie widać daleko. Trochę widać jakoś tam, nie bardzo. Ale w każdym razie, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Jak to zrobić skutecznie, bezpiecznie? I cytat. Martin Luther King. Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach. U nas się bardzo dużo milczy o tych ważnych sprawach. Cenzura i autocenzura, cenzorów jest mnóstwo, no ale mniejsza z tym, a my robimy swoje. Więc posłuchaj, jak wygląda sprawa ewentualnego zabezpieczenia prawdziwej profilaktyki? Czy profilaktyka to polega na tym, żeby jedynie wcześniej się badać i wcześniej wykryć nowotwór, że jest, i wtedy podejmujemy leczenie? Czy nam chodzi o to, żeby na tą bardzo trudną chorobę nie zachorować. To na początek. Tak jak rozmawialiśmy ostatnio, nowotwory, jak się rozwijają, to jedną z możliwości jest dostanie w prezencie od rodziców genów, które predysponują w wieku dalszym lub młodszym osoby do zachorowania na nowotwór. Druga rzecz jest taka, że możemy mieć takie geny, które predysponują do zachorowania na nowotwór. Prędzej czy później, ale nigdy na niego nie zachorujemy, jeśli obierzemy odpowiedni styl życia. I tutaj nie ma już możliwości kwestionowania tego tematu w tych czasach i na podstawie tych wszystkich badań, które są, i ty dobrze wiesz, i ja dobrze wiem, że styl życia tutaj ma ogromną rolę do odegrania, jeśli chodzi o to, czy będziemy chorować na nowotwory, czy nie. I tak jak moim konikiem jest profilaktyka zdrowia, bo już po prostu gdzieś tam rozwiązania w postaci tworzenia terapii przeciwnowotworowych, no,
Dobrze, wszystko fajnie, oczywiście. Masa pieniędzy jest na to potrzebna. Cała droga od stworzenia, wymyślenia chemioterapeutyku czy drogi ciekawej do wyleczenia, lata. A dużo łatwiej jest jednak zadbać na co dzień i sami mamy wtedy nad tym kontrolę, więc raczej od tej strony na to patrzę i tą stroną się zajmuję. I co pokazują badania? Ostatnio rozmawialiśmy o tym zakwaszeniu. Faktycznie zakwaszenie organizmu, są na to badania, wpływa na to, że będą się mogły rozwijać rozmaite mutacje. Zapalenie jest też czynnikiem, który wpływa znamiennie na to, przewlekłe zapalenie, że możemy rozwinąć u siebie właśnie jakieś mutacje, a następnie z tych mutacji będzie się tworzył rozrost koronalny tych komórek i dojdzie do rozrostu nowotworowego. Także coś, co jest bardzo ważne, to prowadzenie diety i siebie w takim stanie, żeby nie być w zapaleniu. I teraz, jakie czynniki będą predysponowały do permanentnego zapalenia? Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to dbanie o mikrobiom. Dbanie o mikrobiom jelit. Czy my w ogóle dbamy o to, żeby w naszych jelitach były dobre bakterie i jak dużo od nich zależy? I nie tylko nasz nastrój, to co pokazują badania naukowe, ale również chronienie nas przed zewnętrznymi patogenami, chronienie nas przed toksynami wydzielanymi przez bakterie jelitowe gnilne, które rozwijają się, gdy my im nie damy odpowiedniej, gdy my naszym zdrowym bakteriom nie damy odpowiedniej pożywki. Więc pod kątem profilaktyki zdrowia, to w zasadzie wszystkie elementy, o których my mówimy, Januszu, trzeba wziąć pod uwagę. To, co ty piszesz w swoich książkach. Woda, dużo wody będzie usuwało toksyny. Czy to przez filtrację nerek, czy to przez po prostu przepychanie w naszych jelitach mas kałowych, które zalegają i też tworzą się toksyny. To mówiłeś o wodzie. Zakwaszenie, czyli jedzenie dużej ilości pokarmów, które są powiązane i skorelowane z powstawaniem nowotworów. Czyli mamy tutaj oczywiście mięso czerwone, ale jakiekolwiek mięso będzie zostawało w jelitach, tak? Więc dieta oparta, tak zwana śródziemnomorska, oparta o oleje, oliwę i warzywa, owoce. No na razie wykazana jako jedna z najzdrowszych. I to, co powiedziałeś, też stres, traumy, sam do tego nawiązałeś dzisiaj, ogromne ilości kortyzolu będą zakwaszały nasz organizm. To też już mamy przecież w badaniach udowodnione i możemy sobie sprawdzić, że stres będzie powodował niesamowite zakwaszenie naszego organizmu. I jeśli mamy permanentnie taki stan stresu, to tworzy się oczywiście zapalenie przewlekłe. I ono też będzie predysponowało do tych toksyn, do tych mutacji. Więc to wszystko się zazębia. Co jeszcze, Januszu? Suplementy diety, o tym ostatnio rozmawialiśmy. Suplementy diety jako te boostery dla naszego organizmu, żeby poprawić jego funkcjonowanie, żeby poprawić działanie wątroby, która jest naszą największą oczyszczalnią, żeby poprawić funkcjonowanie jelit, żeby poprawić funkcjonowanie umysłu, gdy mamy czas, w którym jesteśmy bardziej zestresowani, gdy mamy więcej na głowie, a to się zdarza. W związku z tym profilaktyka zdrowia dla mnie to przede wszystkim posiadanie gdzieś tam w swoim portfolio dbania o zdrowie arsenału i wiedzy dotyczącej tego, co ja mogę zrobić, gdy pojawia się ten stres. Gdy pojawia się przeziębienie, gdy pojawia się jakiś czynnik sprzyjający zapaleniu, jest to, o czym rozmawialiśmy, zanim weszliśmy na nagrywanie. Życie nie jest
cały czas usłane różami, choćby się bardzo tego chciało. Więc w tym momencie, co my robimy, jeśli ono nie jest usłane różami? One są na niebieskim tle, więc może ta woda. Czy my wiemy, co zrobić? Kiedy pojawia się ten dysbalans, ta nierównowaga w naszym życiu i w naszym organizmie? Bo nowotwór, tak jak już wiemy, jest to no już ostateczny obraz tego, jak dbaliśmy o siebie. Czy zwracaliśmy uwagę na co dzień o te podstawowe aspekty, jak sen, jak regeneracja, jak zdrowe posiłki, jak ruch, który napędza limfę? A limfa w naszym organizmie, jeśli mamy dużo pijemy wody, jest w stanie cały czas krążyć tylko wtedy, gdy my się ruszamy. Jeśli się nie ruszamy, to nie ma czegoś takiego jak serce limfatyczne. I w tym momencie produkty zbędne, przemiany materii zostają w tym miejscu, w którym są. Także tych elementów jest mnóstwo i każdy organ, powinniśmy zadbać o każdy organ, zrobić taki screening. Jak on się oczyszcza? Możemy kiedyś zrobić właśnie taki wywiad na temat tego, jak dbać o oczyszczenie każdego organu. A Czy my właśnie. wiemy, że w ciągu roku powinniśmy się skupić na tym, żeby oczyszczać po kolei nasze organy? Zaczniemy od największego, skóra, potem jelita, trzustka, wątroba, mózg. Jak oczyścić mózg? Były takie badania Johna Dularda, lekarza ze Stanów, który przeprowadzał różne właśnie, no nie doświadczenia, ale zalecał swoim pacjentom, żeby wypić 2, 3, 4 litry wody, tak, wodę do oporu jednego dnia i wtedy ta woda jest w stanie wejść w układ limfatyczny i oczyścić nam mózg, oczyścić nam po prostu umysł z toksyn, które się nazbierały, bo za dużo myślimy. O, przepraszam, Także czy tu wejdę w słowo, pozwolisz, bo wiadomo, że konik to, znaczy woda to jest moim konikiem. Kilka tych książek na temat wody, w ogóle jaką wodę należy pić i tak dalej. I zawsze, jeżeli ludzie mnie pytają, proszę pana, ale to ile tej wody pić, jaką wodę pić, a po co aż tak dużo i tak dalej, bo ty mówiłaś nawet o 3-4 litrach wody dziennie. Akurat zgodnie z zaleceniem tego amerykańskiego lekarza, nie oznacza to, że codziennie, ale raz na jakiś czas na przykład, tak jak głodówki można robić, ale woda po pierwsze oczyszcza, czyli myje. I mamy na myśli mycie zewnętrzne, ale mamy mycie wewnętrzne. Rozcieńczanie czego? Kwasów. Ale jeżeli się rozcieńcza i się dostarcza organizmowi wodę, to wiadomo, że następnym etapem będzie opróżnienie organizmu z tej wody, czyli zwykłe, przepraszam, siusianie. Dalej, to było rozcieńczanie, ale też rozpuszczanie czego? A przecież mamy tutaj masę różnych złogów, na przykład, no powiedzmy, wapiennych, tak skrótowo rzecz ujmując, coś, co się odkłada w naszych naczyniach krwionośnych, w stawach. Trzeba to po prostu zwyczajnie rozpuszczać i usuwać na zewnątrz. To jest mycie. Jeżeli garnka nie myjemy, po co w ogóle myjemy garnek, tak prawdę mówiąc? Jedna zupa niech wyschnie, druga zupa niech wyschnie, trzecia zupa, pusty garnek niech wyschnie. Po co myć? To już bez sensu. Kiedyś tak z uczniami rozmawiałem moimi i oni mówią, proszę pana, ale to brudne będzie, wstrętne. Ja mówię, a ile razy oczyszczaliśmy jelita, ile razy myliśmy? I dla nich to był szok. Ale jak to? No mówię, tak to. Wątrobę trzeba przepłukiwać, płuca trzeba przepłukiwać, trzustkę, wszystkie nasze narządy trzeba przepłukiwać. No to taki tylko był wtręt, no nie? No ale to nie był wtręt, to była najważniejsza rzecz, o którą może z tego naszego wywiadu dzisiaj należy wynieść. Ty też widzę, pijesz wodę, że powinniśmy zwrócić uwagę, tak z tego teraz płynie, na okresowe oczyszczanie, odtruwanie naszego organizmu. I teraz jak to robić? Czy my posiadamy wiedzę na temat tego, już teraz po naszym wywiadzie posiadamy, że powinniśmy co jakiś czas robić oczyszczanie różnych organizmów. Ale czy my wiemy, jak się oczyszczać? Jak oczyszczać i dbać o poszczególne organy? I tutaj oczywiście nie będę wymyślać nie wiadomo jakich dodatkowych terapii czy pomysłów. Sam zacząłeś od głodówki. Możemy zrobić sobie głodówkę.
i pić cały dzień wodę. Jedna z lepszych metod, prostych. No ale czy my nie chcemy przyspieszyć, czy my nie chcemy dołożyć sobie sprawdzonej kuracji oczyszczającej, odtruwającej, żeby mieć ten efekt potwierdzony przez różnych ludzi, którzy już korzystali z takiego oczyszczania? Czy my chcemy mieć takiego boosta dla naszego organizmu? Czyli nie przeprowadzamy raz w tygodniu jedną głodówkę, tylko robimy kompleksowy program oczyszczania, odtruwania organizmu. I teraz wiosna, kiedy jest ciepło za oknem, to jest najlepszy czas. Dlaczego? Dlatego, że po zimie już tą słabość zrzuciliśmy, wraca nam energia, jest cieplej. W związku z tym diety oczyszczające zwykle są oparte też o warzywa i owoce, a to są pokarmy wychładzające. W czasie takich diet odstawiamy słodycze, odstawiamy jajka, które są rozgrzewające, odstawiamy mięso, które też będzie miało to właściwości, i odstawiamy alkohol. W związku z tym bazujemy tak naprawdę na elementach, które będą wyziębiały nasz organizm. Także wiosna jest najlepszym czasem. Jeszcze po lecie, bardzo fajnie, też o tym dużo mówię, jest się dobrze oczyszczać. Czyli koniec sierpnia, wrzesień, przed zimą, kiedy jeszcze nie jest tak zimno, wietrznie, a my chcemy się oczyścić, żeby co? Żeby z nową energią wejść w zimę, czyli okres, gdzie nie ma witamin, nie ma warzyw, nie ma owoców, ale chcemy być przygotowani przed tymi infekcjami. No ale zostańmy w tym maju, czyli pięknym miesiącu, na oczyszczanie, na detoks. Tak też nazywa się cykl, który prowadzę z gośćmi. Detoks. I teraz ja wiem, Januszu, że masz ulubioną terapię, kurację, która oczyszcza, która ma Sprawdzono zresztą. sprawdzone dowody są, i oczywiście pacjenci zachwyceni i klienci zachwyceni tym sprawdzonym, opracowanym już przez lekarza systemem oczyszczania. I tak, zgadzam się z tym, dlatego że ja różne metody stosuję, jeśli chodzi o oczyszczanie, ale coś, co jest ważne, to nie cały czas jedna i ta sama. Nie byłabym w stanie robić oczyszczania non-stop tak samo, dlatego polecam robić wymienne. I najczęściej zaczynam od picia aloesu. To jest po prostu podstawa oczyszczania. Odkładam produkty, które zaburzają gospodarkę kwasowo-zasadową. Przestaję je jeść przez 1, 2, 3 tygodnie. Czyli zostawiam. Ostatnio był detoks od kawy. Ja jestem wege, więc nie mam problemu z mięsem, ale nabiału nie jem. A nabiał będzie powodował zaśluzowanie w naszym Tak, organizmie. zaśluzowuje organizm bardzo silnie. I teraz, mając taką wiedzę na ten temat, odkładamy wszelki nabiał, odkładamy mięso, odkładamy alkohol, odkładamy słodycze, dlatego że słodycze też będą powodowały w pewnym sensie taką stagnację w nas, i to zaśluzowacenie będzie potęgowane. I skupiamy się na warzywach, owocach, kaszach i tych dodatkowych suplementach. I zaczynamy od jelit, czyli wchodzimy na picie aloesu. I patrzymy, co nam skóra wyrzuca. A wyrzuca, oj, wyrzuca. Tutaj znowu ci wejdę w słowo, bo w ogóle u siebie na YouTubie mam taką audycję. Wspominałem przy pierwszej naszej rozmowie implementacja suplementacji, bo ja generalnie jestem zwolennikiem, jeżeli w ogóle mamy się suplementować, to trzeba to zrobić porządnie, trzeba wiedzieć jak, czyli trzeba mieć wiedzę, a nie żeby takie to było przypadkowe. Weź trochę to, witaminę taką, siaką, owaką. Ja nieraz pytam, ale po co to robisz? No ale to dla zdrowia. No ale jaki jest do tego sens? Bo akurat kuracja, którą ja prowadzę, którą ty doskonale znasz i też znasz to i w związku z tym na przykład no, możesz polecać i tak dalej. Więc to jest ustawione przez lekarza, dostosowane do całej naszej fizjologii i cała ta kuracja wspomagająca organizm, bo ja kuracja w sensie nie medycznym, bo ja nie jestem też lekarzem, ja nie zajmuję się leczeniem przecież, ale ona ma wspomagać nasz organizm. Ale ta kuracja została ustawiona, że tak powiem, opracowana przez lekarza, przez lekarzy i ona jakby to powiedzieć, po prostu
dlatego, że została ustawiona przez fachowca, to jest bardzo konkretna. Tak jak na studiach, nieważne jakich, czy to medyczne, czy techniczne, czy jakieś inne, są po prostu pewne działy nauczania, semestry, co uczymy i tak dalej. I tu się też zajmujemy całym organizmem, wszystkim. Układem krwionośnym, układem pokarmowym, układem nerwowym, wszystkimi układami równolegle następuje oczyszczanie, ale też dożywienie komórek, wzmocnienie komórek. I na tym rzecz właśnie polega, żeby w pierwszym rzędzie zrobić detoks nie tylko ciała, ale również umysłu, bo w zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie również. Nieraz ja na szkoleniach mówię, dla przykładu mówię, słuchajcie, no przecież my znamy, to nie jest teoria, to jest praktyka. Mówimy do stary, czemuś taką kwaśną masz minę? I nie zdajemy sobie z tego sprawy, dlaczego mówimy do faceta, dlaczego masz kwaśną minę? No bo jesteś zakwaszony, ale nikt z nas nie wpada na ten pomysł, że istnieje coś takiego jak zakwaszenie. My tylko tak mówimy, o, kwaśna gęba poszła, czy coś w tym rodzaju, coś ty wyglądasz, jakby się octu napił, czyli już znowu jest kwas, tak? Albo mówimy, po to są zasady, żeby nie było kwasów. Ja to wykorzystuję czasami jako wpisy, to powiedzenie w mojej książce, jednej z moich książek, po to są zasady, żeby nie było kwasów. A jak kwasy działają w stosunkach międzyludzkich? Kwasy, oczywiście metaforycznie, kłótnie, ploty, jakieś niedomówienia i zaczyna się fermentacja bardzo zła, zła atmosfera, coś się psuje. I tak samo w organizmie, jeżeli jesteśmy zakwaszeni, to coś się psuje. A więc kuracja po to, żeby się między innymi odkwaszać, zrobić detoks. I to by była konkluzja przepiękna dzisiejszego dnia naszej rozmowy, że jeśli pytasz mnie o profilaktykę zdrowia i ja na pierwszym miejscu wymieniam codzienne nawyki, o których rozmawiamy dużo, tak? No, nie będziemy tego powtarzać. Wiadomo, jak dbać o sen, jak dbać o jedzenie, co wybierać i ćwiczenia. Cały czas będziemy to powtarzać, bo odmówienia nic się nie zmienia, ale jak Nic. usłyszymy to 100 razy, to zapytamy, no dobra, no to konkretnie, jak komuś już coś naprawdę zaczyna dolegać, to konkretnie, co z tym spaniem, konkretnie, co z tym jedzeniem, konkretnie, co z tym ćwiczeniem. Więc mówimy, ćwiczymy, bo musi się ruszyć limfa. Śpimy, bo muszą się zregenerować i oczyścić nasze organy. One mają odpowiednie godziny, kiedy się włączają na regenerację i oczyszczanie i odtruwanie w ciągu doby. No i co jemy? No bo z pokarmem niewłaściwym, o tym też ostatnio mówiliśmy, związane są substancje, które będą powodować po prostu bezpośrednio mutacje w komórkach. I tym samym zapadalność na nowotwory wzrasta. A dzisiaj poruszyliśmy temat zapaleń, o których możemy nawet nie mieć pojęcia, czyli mikrozapalenia przewlekłe, czy to z dziurawych jelit, czy to Jak to właśnie, dziurawy jelita? To co z nich wycieka, Marto? czy z braku na przykład tego oczyszczania, picia wody. Mikrotoksyny, które się kumulują. Najchętniej toksyny się kumulują w stawach. Tak to już jest, że jeśli ktoś całe życie je mięso, takie są badania naukowe, to toksyny z mięsa najchętniej wędrują do stawów. W związku z tym, dlatego na wieku późniejszym już tego jest tak dużo, że pojawiają się z tym chodzeniem i z działaniem stawów rozmaite problemy. No a wracając właśnie do tej konkluzji dzisiejszej, jeśli dbamy na co dzień o te zdrowe nawyki, to dalej jest za mało. I to próbujemy ty i ja uświadomić, że jedzenie będzie słabe w tych czasach. Ruch na świeżym powietrzu, no na jakim świeżym powietrzu? Przecież ja widzę, jak biegają u mnie naokoło wałów biegacze, czy jeżdżą na rowerze, czy chodzą na spacer z dziećmi, a obok wałów jest ulica. Spaliny, Więc kurz. tak, i to samo mamy w parku, który jest między najbardziej ruchliwymi drogami we Wrocławiu, tak? Więc taki ruch, takie jedzenie i jaki sen, o jakim śniemy mówimy, jak ostatnio byłam na konferencji wspaniałej Silesia Business Forum u Marka Szymańskiego,
i był ekspert od niebieskiego światła. I mówił, że zrobił, to jest bardzo ciekawe, spał z zegarkiem, żeby mu zegarek zmierzył ilość i długość faz snu, w których faktycznie jego organizm spał, a nie że był w fazie czuwania. I wyobraźcie sobie, że kawa, którą pił po godzinie 11-12, mam o tym rolkę u siebie, skrolowanie ekranu niebieskiego telefonu tuż przed snem, 2-3 godziny przed snem, cały czas oglądanie telewizji, a nawet włączanie światła, dużego światła, jarzeniówek, które nie są żółte, spowodowały zniszczenie melatoniny, Tak. która się wydziela w odpowiednim czasie w ciągu dnia, żebyśmy my o 22 już myśleli tylko o śnie. I okazuje się, że ta melatonina została zupełnie zniszczona. Tak pokazują wyniki badań Hormon konkretnie. snu i hormon antynowotworowy. Tak, i regeneracji, i młodości, Regeneracji, tak. i pięknego wyglądu. I jeśli ona jest zupełnie zniszczona, to nasz sen jest przerywany i niepełny. I teraz co z tego, że my śpimy 8 godzin? I tam właśnie ekspert o tym mówił, wstajemy totalnie niewyspani. 8 godzin snu i wstajemy niewyspani. Tak. Dlatego, że nie mamy w ogóle melatoniny. Zostaliśmy pozbawieni jej przez dzisiejszy świat, przez dzisiejsze światło w domu i telefony. I tak jakby nikomu na tym nie zależy, żeby ta wiedza gdzieś była cały czas na przystankach rozpropagowywana. I w tym momencie nie śpimy dobrze, tak? Czyli tutaj mówimy o konkretach. Zobaczcie, Ale wiesz możemy co? mieć Ja zdrowe przepraszam nam. się, bo akurat czasami się gubię, chcę coś powiedzieć, ale ty jeszcze mówisz. Przepraszam, dokończ tą myśl. Przerwałem ci. Ta myśl jest, żeby nam uświadomić, iż my naprawdę możemy uważać, iż mamy zdrowe nawyki, bo śpimy 8 godzin, pijemy dużo wody, no w końcu z plastikowej butelki 3 litry dziennie, biegamy na wałach przy ulicy, no i jeszcze mamy przecież warzywa i owoce z Lidla, nie? I teraz jak tak zdrowy prowadzimy tryb życia, możemy jeszcze myśleć o czymś dodatkowym, jest wszystko super. No i tak, konkluzja tej rozmowy jest taka, że to może być za mało i że potrzebujemy zadbać o okresowe oczyszczanie całego organizmu i najlepiej 2 razy do roku. Badania mówią na wiosnę i na jesień. Na wiosnę, żeby oczyścić się po zimie, na jesień, żeby nie chorować na zimę. Czyli I przygotować się ja do zimy. tak, i ja stosuję ten cykl i faktycznie nie wiem, co to jest choroba. Gdzie kiedyś byłam osobą, która była non-stop chora, non-stop miała chore zatoki, chore gardło i wiecznie na ibuprofenie. O, cudowny lek, cudna wszystko. Więc prowadzę zdrowy tryb życia i tak chorowałam. I teraz też ludzie opowiadają, no przecież wszystko zdrowe robię, a dalej choruję. A No tak, a czy to się... właśnie bardzo często taka jest opinia ludzi, że ktoś tam zmarł na przykład, ale słuchaj, przecież on tak i Nie pił, uprawiał nie palił. sport i się zdrowo odżywiał. A ja pytam, dobrze, dobrze, ale jak on uprawiał sport? Bo może też przesadnie. Z drugiej strony, a co to znaczy zdrowe odżywianie i tak dalej, i tak dalej. A co wiemy o jego stresach, o tym, co w jego mózgu tu się dzieje? Być może obwody mu się paliły i on pięknie, niby pozornie dbał o siebie, a o tym człowieku nigdy nic nie wiemy za dużo. Więc Januszu, jak mogę, ja się podzieliłam, jakie ja robię oczyszczanie, to ty również możesz się podzielić, jaki sposób oczyszczania ty praktykujesz, ewentualnie nie oczyszczania, bo to też o tym dzisiaj rozmawialiśmy, że jak pojawia się okres w naszym życiu trudniejszy, tak? Mamy jakiś okres większych projektów, czy po chorobie ktoś jest, czy akurat no, jakąś trudną sytuację ma w pracy czy w rodzinie, i tego jest więcej, tego stresu, tego jedzenia gorszych rzeczy, czy jakiegoś odbiegania od normy, to co wtedy? Czy mamy te narzędzia i wiemy, jak wspomóc nasz organizm w regeneracji, gdy my już naprawdę nie mamy na to siły?
czy mamy takie narzędzia. No i właśnie o tym jest ta rozmowa. Tak. Czyli dodatkowo 2 razy do roku przynajmniej robimy sobie oczyszczanie, rezygnujemy z wielu produktów i dokładamy aktywne oczyszczanie. Kuracji twojej, czy jak ktoś woli prowadzić inną kurację, to sobie poszuka i będzie robił inną kurację. Czy gdy się pojawia trudniejszy okres, żeby nie zapomnieć o sobie, że trzeba wzmocnić organizm, dlatego że jak mamy tydzień stresu albo dwa, to nie wiem, czy wiesz, potem idziemy na urlop, na wakacje i też słyszę takie głosy, że co urlop, co wakacje, to ja jestem chora, chory. Znasz to? Tak, oczywiste, bo dopiero później, bo słuchajcie, to często tak jest, że wtedy, kiedy jesteśmy w takiej jakiejś akcji, w działaniu, we wszystkim, mamy wysoki poziom adrenaliny, to Mówimy nas sobie, trzyma. ja nie mogę teraz chorować, ja muszę to Ja teraz zrobić. muszę, bo ja mam zadania, ja mam to, mam obowiązki. I wtedy, kiedy przychodzi luz, na przykład sobota, niedziela lub okres urlopowy, te 2 tygodnie. Jezu, miałem już wykupione wszystko, mam jechać na odpoczynek i wtedy dopiero dorywa nas coś, bo nas trzymało w sumie to podniecenie, to napięcie, ta adrenalinka, a później to wszystko puszcza, już mamy luz. Ale pytałaś, co ja ewentualnie robię? Ja przede wszystkim, znaczy, żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył, że się posłużę sloganem biblijnym. Więc ja też grzeszę, ja często nie dosypiam. Czasami mam zachciewajki, na przykład bardzo lubię lody, Grycana dokładnie, pana Grycana, akurat tak mi to pasuje, ale to nie oznacza, że zajadam się niby codziennie. Czasami piję kawę. Ale to nie oznacza, że rozmawialiśmy przed nagraniem, że no kawa może w zasadzie mi nie istnieć, ale ktoś mi po prostu proponuje, czasami no wezmę dla towarzystwa z racji, że tak powiem, społecznych. No dobrze, pijemy kawkę, ja też na szkoleniach nieraz piję kawę i ludzie mówią, proszę pana, to pan też pije kawę? Więc ja mówię, no oczywiście, no bo bez sensu byłoby się odkwaszać, żebym się wcześniej nie zakwasił. No ja jestem ironistą, lubię się troszeczkę powygłupiać, pośmiać się i tak dalej, pożartować. No więc mówiąc poważnie, też mam swoje jakieś takie, powiedzmy, grzechy i grzeszki. Natomiast pierwsza sprawa. Ja piję czystą wodę, czyli mam filtr osmotyczny. On po prostu na moje potrzeby to akurat wystarczy. Oczywiście fajnie byłoby, żeby to była woda jeszcze alkalizowana, żeby miała wysoki ujemny potencjał redox, czyli działała antywodorodnikowo i tak dalej, żeby woda była zastrukturyzowana. Ale jeżeli nawet macie prosty filtr, właśnie osmotyczny, to jest tam czysta woda. Ale jeżeli do tego dodamy, a nie, no suplementy to zostawię na sam koniec. Dalsza sprawa, gimnastyka poranna. Czy robię codziennie? Też nie codziennie. Bo są okresy, że wchodzę w taki okres, w taki tryb, Czas. powiedzmy miesiąc, 2 miesiące, ćwiczę sobie codziennie. Zazwyczaj po okresie niećwiczenia to pierwszy tydzień to jest około 5-10 minut i do dużo ćwiczeń rozciągających przede wszystkim, luźnych. To jest ogólnorozwojówka, żadnych tam ciężarów, nic z tych rzeczy. To jest raczej rozruszanie się i tak dalej, i tak dalej. Żeby ruszyć limfę. Zwrócisz tak limfę, to są ćwiczenia między innymi dotyczące naszych jelit, no więc na przykład prosta świeca, którą się wykonuje, po to, żeby te flaczki nasze pod wpływem siły ciężkości przemieściły się troszeczkę w drugą stronę niezwyczajnie, tak? Czy ćwiczenia na leżąco, bo nasza wątroba powinna mieć okresy w ciągu dnia, warto byłoby się położyć chociaż 2 razy na 20 minut w pozycję horyzontalną. Bo ciągle trzeba zrozumieć, że nasze płuca, wszystko to tam gdzieś wisi na grawkach, przepraszam, i to ciągle jest w pozycji pionowej i siłą ciężkości to w dół ciągnie. Trzeba od czasu do czasu wynieść to w górę, odwrócić sytuację. No więc ćwiczenia. Po kilku tygodniach dochodzę na przykład do 45 minut, godziny ćwiczeń. Ja wiem, jak sobie można dać w kość, ale to nie chodzi o dawanie w kość. Raczej chodzi o to, żeby to było na luzie zupełnie.
Mogą być spacery, to może być jazda rowerem, to może być taniec, może być pływanie. No, dawno nie pływałem. Co prawda, w mojej miejscowości jest faktycznie basen, można sobie popływać, jakoś na razie nie przyszło do głowy. Teraz dalej. Nie jem, są różne tutaj szkoły, słuchajcie, śniadanie jest najważniejsze. Ale wiecie co, doszedłem w procesie takiego samonauczania, doszedłem do wniosku, że niekoniecznie to jest tak. Wiecie dlaczego? Oczywiście szanuję każde inne zdanie. Nie każdy robi, ale ja nie mam takiej potrzeby. Ja muszę się najpierw nachodzić. Kiedyś przeczytałem taką informację, że człowiek dla właściwego, dla zdrowia powinien przechodzić co najmniej 45 km dziennie. Jak to 45 km? To niemożliwe. Pewnie tam ktoś, autor, pomylił się przecinek. Zapomniał przecinka postawić. 4,5 km, nie 45. Uzmysłowiłem to sobie, że ci prości ludzie, no załóżmy Homo neanderthalensis, mieszkali w pieczarach, w jakichś szałasach i tak dalej. Rano cię budzili. I co? Od razu do lodówki? Przecież nie mieli lodówek. Kości były ogryzione. Wokół tej i tych i ich pieczary w zasadzie wszystkie jakieś takie, no nie wiem, cebulki, nie cebulki, owocki były wyjedzone. Więc trzeba było cały ten szczep, plemię wybrać się, może kilkanaście kilometrów, nachodzić się, wrócić, może w tym czasie upolowano coś, jakiego zwierzaka, może nazbierano do swoich koszyczków, kobiałek, jakiś bulw, czegoś i tak dalej. Plemię wróciło i dopiero wówczas jadło. Mięso jadło raz na jakiś czas, jak się udało im coś upolować. Nie było to codzienne. Były okresy również głodówek. I teraz wracam do śniadania. Więc ja rano nie mam takiej potrzeby, że ja muszę jeść. Ja najpierw muszę wstać, zrobić coś wokół siebie, nachodzić się, rozruszać się, a więc to jest dotlenienie i dokrwienie, i wtedy możemy jeść. I wtedy jest zupełnie inne trawienie. I teraz, jak wstaję, to pierwsza moja czynność, słuchajcie, znaczy jedna z pierwszych czynności, bo tej pierwszej to nie będę mówił, co wszyscy robią. To jest pierwsza sprawa, łykam na przykład świetny probiotyk i kolostrum bezwzględnie. Dopiero po 15 minutach piję sobie aloes. Wiecie co, jak mam tutaj kubeczek, to co prawda to słabo tu widać, ale mniej więcej o takie mniej więcej pół albo nawet 2/3 to jest moja dzienna porcja żelu aloesowego. Miąższ czysty, praktycznie 92% czystego żelu. To mi wzmacnia świetnie organizm, oczyszcza, odkwasza również. Oczywiście później jeszcze dodatkowo na przykład sobie łykam reishi, czystek, kapsułki z czystka, specjalny no, suplement dotyczący wątroby, oczyszczania wątroby. Łykam również specjalne minerały. Po co? Po to, żeby się odkwaszać systematycznie. Ale chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o wodzie, bo czasami zdarza mi się, że powiedzmy, no, zjem coś, czego nie powinienem zjeść w nieodpowiedniej porze, ale czasami się chce, i rano niestety główka może boleć. Na przykład, słuchajcie, przetestowałem to na sobie, teraz już tego nie robię, ale na przykład wieczorem kakao, jeszcze silnie osłodzone, a akurat w moim przypadku ja chorowałem jako dziecko na żółtaczkę, więc wątroba jest osłabiona. I jeżeli kakao razem, a więc mleko, kakao plus cukier trafi wieczorem, to wątroba ma straszliwą pracę do oczyszczenia i w związku z tym niecałą krew oczyści z tych metabolitów, które powstają akurat z tego jedzonka, z tego kakaoko. I tak prawdę mówiąc, ta zatruta krew, znaczy brudna krew, oczywiście to jest pewien Upośledzenie. kolokwializm. Zatruwa mi mózg, po prostu głowa boli, bo to nie jest czysta krew. I wówczas to trzeba zrobić, słuchajcie, woda, 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 wypłukiwać, rozcieńczyć i wypłukiwać te wszelkie toksynki. Więc ja w tej chwili tylko przybliżam to, co ja robię, ale stosuję taką kurację słuchajcie, praktycznie od 12 lat systematycznie. Spotkałem ludzi, którzy no, patrzą na mnie troszeczkę jak na jakiegoś takiego, trochę nie na człowieka, który ma nie po kolei w głowie. No przecież wystarczy się zdrowo odżywiać. Ja mówię, no to Janusz, dobra, ale to zdefiniuj mi te właśnie twoje zdrowe odżywianie.
Właśnie o tym dzisiaj mówimy, No że obalamy mit, iż wystarczy. nie? Nie wystarczy. Mamy dzisiaj, nasze organizmy są tak potężnie obciążone i to obciążone. Słuchajcie, mamy zanieczyszczenia chemiczne gleby, powietrza, jedzenia. Nie nazywam jedzenia pokarmem, żywnością, bo jedzenie, które nam nie służy, znaczy to jest jedzenie, ale to nie jest pokarm. Mamy zatrute otoczenie akustycznie, mamy potworne hałasy, nawet nie zdajemy z tego sprawy. Mamy zanieczyszczenia elektrosmogiem. No w tej chwili też pracujemy przy komputerach, zgadza się? Mamy komórki. To wszystko są źródła elektrosmogu. Mamy zanieczyszczenia potworne stresem informacyjnym. Dlaczego? Bo mamy media. Tu wojna, tu wirusy, tu to, tu siamto, tu wam to. Spiętrzenie. Kiedyś przeczytałem informację, że obecnie człowiek otrzymuje w ciągu jednego dnia tyle informacji, kiedy około 80-100 lat temu człowiek otrzymywał w ciągu całego życia. I to też jest obciążenie, zanieczyszczenie naszych układów nerwowych. Więc to, co powiedziała Marta w tej chwili, to, że się pozornie zdrowo odżywiam, bo co to znaczy, to, że ćwiczę, to, że staram się dbać o siebie, to jest ciągle za mało. Dzisiaj dodatkowo, moim zdaniem, absolutnie trzeba się suplementować, czyli się dożywiać, i ta kuracja suplementacyjna ma za zadanie to, o czym pani doktor Marta mówiła. Oczyszczenie, detoks organizmu, wzmocnienie komórek, dostarczenie komórkom tego, czego potrzebują, a każda komórka potrzebuje codziennie 70 do 90 składników odżywczych plus woda, plus tlen. Jest jeszcze jedna rzecz, Januszu, o której warto powiedzieć. Nam w tych czasach, teraz, zależy na czymś więcej niż tylko na wynikach. Nie chcemy się tylko dobrze czuć. Chcemy się czuć bardzo dobrze albo wspaniale i korzystać z tego życia, no, na maksa, jak to mówią, Tak jest. na najwyższym poziomie. I okazuje się, że przez te wszystkie zmiany i te wszystkie rzeczy, o których już powiedzieliśmy, są osoby takie jak ja i ty, które planują korzystać z niego w pełni swojego potencjału. A żeby wykorzystać pełen potencjał, to warto wiedzieć, jak się doładować, Tak. co nam da więcej energii. Co nam da pełna suplementacja? Co nam dadzą te środki dodatkowe, które są tak zwanym superfoods? Superfoods, tak. Czyli my nie tylko chcemy czuć się dobrze, jeszcze raz to powiem, ale czuć się świetnie i mieć jeszcze więcej energii i jeszcze więcej, i jeszcze szybciej się regenerować. I teraz też już wiemy, że do przodu bardzo mocno poszła medycyna regeneracyjna. I Właśnie. medycyna regeneracyjna jest oparta o dodatkowe działania, nie podstawowe. Dodatkowe działania, które my dokładamy, jeśli mamy czas, pieniądze i zależy nam na tym, żeby nasza wydajność naszego ciała, naszego umysłu, była wyższa. Więc korzystamy z tych opatentowanych metod, opublikowanych artykułów, tej wiedzy, która już jest na temat to, co ty nazywasz dożywieniem organizmu. To ja to rozumiem, że to jest na przykład dożywianie, jak ktoś jest w procesie nowotworowym i no, faktycznie bardzo potrzebuje dożywić swój wyniszczony organizm. Ale my, również zdrowi, korzystamy na co dzień z dożywiania organizmu, nie dlatego, że się czegoś boimy albo że to jest profilaktyka, tylko my wiemy, jak na nas wpływa to, że od czasu do czasu, coś co powiem, co jest bardzo ciekawe, uwielbiamy przyjąć witaminową kroplówkę.
Uwielbiamy przyjąć właśnie to, co ty mówisz. Suplementy najwyższej jakości czy superfoods. A tym superfoods właśnie są reishi i właśnie jest kolostrum. I jeśli ktoś tego nie robi, to będzie kwestionował. Ale jeśli ktoś jest zdrowy i robi, to zobaczy, jaka jest różnica w potencjale jego energii wyjściowej na co dzień. Jak fajnie i szybko jego narządy się regenerują, jak on się jeszcze lepiej czuje. I to jest niepodważalne. Tego, o tym się nie da opowiedzieć. To można zobaczyć po Januszu czy po wynikach młodych osób. Są młode osoby, które naprawdę osiągają spektakularne wyniki w swoim życiu. Niesamowite sukcesy. Są młode, a tak jakby jak się na nie spojrzy, to się zastanawia, skąd ty masz na to tyle czasu, energii. Przecież doba dla każdego to 24 godziny. I teraz mało kto wie, że te osoby poza tym, że prowadzą bardzo zdrowy tryb życia, dbają o siebie, to przyjmują zioła, suplementy i superfoods i robią spektakularne oczyszczanie swojego organizmu kilka razy do roku. Tak? Więc tutaj nawet nie ma co dyskutować z tym. Można być high achieverem i robić karierę i mieć naprawdę bardzo aktywny tryb życia w ciągu dnia, ale jeśli nie dołożymy tego wsparcia z zewnątrz dla naszych ciał i nie jesteśmy tutaj guru medytacji i ładowania energii ze słońca, ze światła i odżywania niczym fotosyntezy, jak to robią rośliny, to jak ci ludzie to osiągają? No właśnie tak dbają o siebie. Jak to jest, że osoba, która ma 60, 70, 80 lat, wygląda świetnie? No dokłada dodatkowe rzeczy w swojej diecie, Bezwzględnie, dokłada. dzisiaj bez tego nie będzie nic, tak prawdę mówiąc. To jest ta tajemnica, która się kryje za tym, co też dzisiaj jest dzisiejszym przesłaniem, że Janusz, mimo że wygląda na 45 lat, O, nie przesadzaj. to Janusz nie ma 45 Ale lat, dziękuję. ma troszkę więcej. I jeśli spojrzycie na osobę, które mają to tyle lat, co Janusz, troszkę więcej, no to wskażcie mi drugą, która ma tyle energii, tyle rzeczy w ciągu dnia robi, jest po prostu, no, biznesmenem, że tak to ujmę. Wszędzie się odnajdzie, ma bardzo elastyczny umysł i dodatkowo możesz z nim porozmawiać na każdy temat, bo ma taką szeroką wiedzę i zainteresowania. I jest mentorem, a nie narzekaczem. To znaczy tak, ja generalnie wejdę ci tu znowu w słowo, ja nie znoszę, może dlatego, że oczyściłem swój, oczyszczam organizm, ale nie znoszę narzekaczy wokół siebie. Ucinam wówczas bardzo krótko, zmieniam temat, albo jeżeli ktoś jest bardzo uparty, to siłą rzeczy taka osoba akurat w moim towarzystwie, czy w towarzystwie ludzi podobnych do mnie, z którym się przyjaźnię, ona nie ma tam jakby racji bytu, system tak jakby wypchnie. No, o czym można rozmawiać? Miałem taki kiedyś przykład, znajomy zaczął opowiadać, co usłyszał w telewizji. To już katastrofa, tam kogoś zabili i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, ale ja nie chcę o tym słuchać. No to o czym z tobą można rozmawiać? Tak, Zobaczcie, no, o słuchajcie, nowych kochani, projektach. że dla Kochani, z niektórych tej Januszem kategorii to ludzi. on o zdrowiu, o nowych projektach, o nowej twórczej pracy, o nowej książce, Tak. o nowym jachcie, tak? Tak. Więc to jest po prostu fascynujące, że jak my chcemy spędzać, nie że dzisiaj, nasze lata, kiedy jesteśmy, załóżmy, młodzi, piękni i czujemy się w miarę dobrze. Ale za 20-30 lat, to jest pierwsza lekcja z nowotworów. Nowotwory, bardzo niewielka część, procent, 2-3 nowotworów rozwija się tak. Większość, przeczytamy w każdym podręczniku, 90% nowotworów to są lata, to są dziesięciolecia. Kiedyś będąc na wykładzie u pani doktor nauk medycznych Brygida Adamek, ja wspominałem o tej pani. Chyba w poprzedniej naszej rozmowie, rewelacyjna pani doktor. No co ona mówiła, że nowotwór, kochani, rozwój to jest 7 do 10 lat.
I to jest ten czas, kiedy należy po prostu mu przeciwdziałać. Czy Albo widzimy, kiedy się ten proces nowotworzenia zaczyna? Ależ oczywiście, bo jeżeli zaczynają się stany zapalne, o których mówiłaś, ciągle jakieś niedomagania, jakieś problemy. badania podają, Januszu, że to 30. To jest taki wiek, kiedy 30. Mhm. tak, kiedy gdy nie będziemy dbać o siebie, to mamy bardzo niestety duże prawdopodobieństwo, że w przeciągu 20 lat, jak będziemy mieli koło 50, to coś tam może się Już pokazać. się zaczynają. U mężczyzn prostata, u kobiet rak, powiedzmy, nowotwór sutka, jajniki i tak dalej, i tak dalej. Płuca. Rak jelita grubego u mężczyzn Płuca, również i tak dalej. jelito i tak jak powiedziałeś, prostata plus u kobiet piersi, to jest coś, co będzie diagnozowane właśnie około 50 roku życia. A około 50 roku życia, co się dzieje? Zwykle wchodzimy w okres spoczynkowy, już z reprodukcyjnego wchodzimy w spoczynkowy, czyli rozpoczyna się okres u kobiet już menopauzy. A u mężczyzn andropauzy. I Tak. w tym momencie nie dbaliśmy o siebie przez ten okres 20 lat między 30 a 50 rokiem życia. Ogólnie jest to trudniejszy stan, bo tych hormonów zaczyna nam brakować. I wtedy dzieją się, że tak to ujmę, cuda z naszym organizmem. Przestajemy się z nim dobrze rozumieć, bo on się tak drastycznie w tak szybkim czasie zaczyna zmieniać. I w tym momencie nie ma tego u osób, które aktywnie dbały przez ten okres 20 lat o oczyszczanie, okresowe odtruwanie i brały suplementy i brały, korzystając z wiedzy obecnej i nowej, te dodatkowe substancje, które pomagają przejść ten okres. I to też tutaj nie ma co dyskutować na ten temat. Badania pokazują, że wsparcie organizmu dodatkowymi elementami zmniejsza te symptomy nieprzyjazne, nieprzychylne i Tak. trudne w tym okresie, kiedy my już wchodzimy w inny czas w naszym organizmie. Oczywiście możemy sobie wydłużać ten czas, właśnie korzystając już z medycyny regeneracyjnej, im wcześniej, tym lepiej. Tak. Także no. Medycyna anti-age, przeciwstarzeniowa przecież, tak? I tutaj posłuchajcie, no, wielu młodych ludzi, 20-30-latkowie mówią: 50, 60 lat, to po co kobiecie te piersi? Już seksu nie uprawia. Po co mężczyźnie jego klejnoty rodowej? Przecież się seksu nie uprawia i Ja tak już dalej. To jest taki nie stary uderzajmy. człowiek. Nie uderzajmy w ten temat, bo znasz moje ulubione powiedzenie. Pokaż mi swoje libido, a powiem ci, jak tam twoje zdrowie. Wszystko tak jest. A więc to są oczywiście mity, bo tylko młodym ludziom się tak może wydawać, że ludzie w jakimś tam wieku, starsi od nich, to już nie, 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 nie i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak, tak, tak i koniec, kropka. A to Bo już temat na to jest nasza następny. esencja życia też. Seks, te wszystkie różne historie, które tak bardzo lubimy, tylko nie bardzo o nich mówimy, bo tak o seksie to nie wypada rozmawiać i w ogóle. O tym, co jest podstawą naszego życia. O tym, że dzisiaj właśnie rozmawiałem z moim przyjacielem, Dominikiem Miną, i on mówił, że znaczy rozmawialiśmy między innymi o mocy wyobraźni. I on podał taki przykład. To teraz wyobraźcie sobie, i to trzeba przełożyć na inne tematy, na inne dziedziny, że nagle w myślach pojawia się wam wasza ukochana partnerka, nagle widzicie, macie ochotę na seks z nią, i co wówczas się zmienia w ciele? Ojejku! No to teraz możecie sobie wyobrazić, ile rzeczy się zmienia w męskim ciele. Bo o kobietach ja nie wiem, jak działają kobiece ciałka, tak do końca. I ten Dominik powiedział, mówi, teraz możecie sobie wyobrazić również inne rzeczy w związku z tym. Jeżeli myślenie o tych przyjemnościach, seksie, o miłości, że tak powiem,
To powoduje w waszym ciele różne, powiedzmy, no, hormony grają i tam się różne rzeczy pojawiają, to możecie równie dobrze wyobrazić sobie, jak zarabiacie pieniądze, jakie macie przyjemności z czegoś tam, jak się czujecie, będąc zdrowymi, sprawnymi. Tak działa nasz mózg, nasz umysł. Ale trzeba najpierw zaangażować ten umysł, ale żeby umysł zaangażować do tego, żebyśmy byli zdrowi, sprawni, to trzeba ten umysł również odciążyć, odczyścić go z toksyn, bo niestety zakwaszenie, czyli zatoksycznienie, to nie jest gdzieś tam w jakichś tam komórkach, nie wiadomo jakich, to jest również w komórkach nerwowych. I koniec, kropka. I Nie wówczas, jak wiem. jest człowiek taki zatruty, to ma czarne myśli, pesymistyczne, pojawiają się realiści, a ja w wielu moich audycjach też mówię, a realista to ukryty pesymista. Bo pomyśl realnie, Marto, o czym ty mówisz? Ludzie nie mają pieniędzy. Pomyśl realnie, nie każdego na to stać. Pomyśl realnie, ale czy to jest prawda? Ale pomyśl realnie, czy ty się do tego nadajesz, do takiego oczyszczania? Rozumiecie, o co chodzi? Ja oczywiście jestem prześmiewcą, przeherą, tak prawdę mówiąc, więc lubię czasami tak mocno pójść po bandzie. Nie, trzeba być, słuchajcie, cieszyć się życiem, każdym jego przejawem, każdego dnia wyławiać z życia wszystko, co jest najpiękniejsze, co jest najcudowniejsze. Spotkanie na przykład takiej osoby, takiego człowieka jak Marta, to jest dla mnie przyjemność. Dziś ja rozmawiałem właśnie z Dominikiem i no, znaczy zamieszczę audycję razem z nim również. To jest przyjemność z takimi ludźmi, z którymi są tematy do rozmowy, a nie, o, jaka jest dzisiaj pogoda, za gorąco, a tu za zimno, a tu za dużo deszczu, a tu za mało deszczu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi i tyle. Także podsumowując, mamy topik na następny wywiad, tak? Przyjemności, przyjemności. Jak to zrobić, żeby się długo nimi cieszyć? Tak, jak być zdrowym, jak być sprawnym, jak można mieć pieniądze. Chyba niedługo ukaże się moja audycja zatytułowana, czy może już będzie ta audycja, bo tą audycję naszą dzisiejszą przedstawię sobie chyba za jakiś czas, za kilka dni. Ale nagrałem taką audycję, już ją zamieściłem nawet na YouTubie. Za kilka dni ona wejdzie pewnie. Co powoduje, że nie osiągamy sukcesu w życiu? I między innymi tam poruszam kwestię pieniędzy. Albo My jesteśmy zdrowia. hipokrytami. Albo Chcemy zdrowia. mieć pieniądze? Ale jednocześnie mówimy, nie, pieniądze są B, pieniądze są złe, pieniądze szczęścia nie dają. I tam takie dyrdymały. Mówię po bandzie bardzo ostro, że tak powiem, żartobliwie, ale prawdziwie. Więc kwestia naszych paradygmatów dotyczących zdrowia, sprawności, miłości, pieniędzy i wszelkich innych. Trzeba tutaj rozbijać nasze mity pewne, które wtłoczyli nasi często rodzice, może otoczenie, szkoła, kościoły, nie wiadomo kto, ale żyjemy w takich mitach. Trzeba budować zupełnie nową rzeczywistość. To, o czym mówił Jezus. Nikodemie, Nikodemie, zanim się nie narodzisz na nowo, to nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. A Nikodem, doświadczony człowiek, uczony, powiedział: Panie, to jak mam wejść z powrotem do łona matki swojej? Niczego nie zrozumiał. Słuchajcie, kochani, będziemy kończyć już, ale faktycznie mamy się narodzić na nowo. Na nowo. Dlatego zakończę może, znaczy z mojej strony zakończę, takim zdaniem. Jam jest zmartwychwstanie i życie wieczne. Nie chodzi o zmartwychwstanie ciała, tylko nowy Janusz ma się narodzić. Nowi wy macie się narodzić po prostu. Tym A ciele. można to zrobić właśnie po gruntownym oczyszczaniu Tak, ze starego, z tak, poziomu fizycznego, z poziomu mentalnego, emocjonalnego, tak? Czyli uwalnianie emocji, oczyszczanie emocji. I emocje też jako zapis w ciele też potrzebują zostać oczyszczone w sposób fizyczny.
Jak i oczyszczanie duchowe, też to jest teraz modne i energetyczne, bardzo ważny temat poruszany coraz częściej. Też możemy do niego nawiązać. I Detoks, żeby całkowity detoks. tak, i ten całkowity detoks można się nauczyć, przyjechać do nas, do mnie, do Janusza na detoksy, które organizujemy cyklicznie, staramy się co miesiąc. Także jeśli chcecie uczestniczyć w takim detoksie i przez kilka dni oczyścić swój organizm na każdym poziomie, bo Janusz to gwarantuje, ja też, Mocno to powiedziane, ale zapraszamy. niech będzie. O, no tak, Januszu, na każdym poziomie. Zapraszamy na organizowane przez nas kilkudniowe detoksy od 3 do 4. W każdym miesiącu staramy się to dla Państwa zrobić. A jeśli ktoś nie chce czekać, no to pod instruktażem Janusza jest możliwe przeprowadzenie takiej kuracji oczyszczającej, spersonalizowanej pod jego okiem, już teraz, w każdym możliwym czasie. Także chciałabym, żeby to wybrzmiało, że nie zrzucamy tutaj idźcie i szukajcie, tylko to Tak, już jest. konkretnie. Polecamy, stosujemy i zapraszamy do robienia tego wspólnie, razem, dlatego że podczas oczyszczania jest ten moment, kiedy uaktywniają się myśli o tym, czy ja na pewno to dobrze robię, tak źle się czuję, głowa, wypryski, bóle brzucha. Tak. Wiele osób zaczyna na oczyszczaniu cierpieć, a w momencie, kiedy słabnie zdrowie, pojawiają się te myśli, o których ty mówiłeś, Januszu. Także warto to robić w grupie, warto to robić pod okiem doświadczonych ekspertów. Także zapraszamy, jeśli ktoś potrzebuje to zrobić z nami, to Janusz czy ja udzielamy informacji. Tak, tutaj polecam Piszcie. akurat Martę, dlatego że Marta to nie jest tylko naukowiec, nie tylko lekarz, ale po Nie prostu. jestem lekarzem, tutaj No sprostuję. tak, ale masz ten tytuł po prostu, o ile wiem, chyba że nie praktykujesz, ale jesteś naukowcem pracującym po prostu w dziedzinie Tak, zdrowia, tak, tak. ale nie tylko, bo wiem, że Marta no, ma na swoim koncie pomoc dla wielu ludzi. Pod względem no, oczyszczania z traum, z różnych takich tego typu historii. Nie chcę się na ten temat szerzej To wypowiadać. będziemy jeszcze o tym mówić, Janusz. Tak, myślę, że będziemy o tym mówić i dlatego zamieszczam pod audycją ewentualnie namiary akurat do pani Marty Woźniak, bo może akurat kogoś to zainteresować, jakiś kontakt, jakaś rozmowa i dlatego będziemy już kończyć, bo mamy grubo ponad godzinkę. Słuchajcie, bardzo dziękuję za waszą cierpliwość. Przede wszystkim oczywiście dziękuję ci, Martunia, że mogliśmy porozmawiać, to znowu dzisiaj była bardzo budująca dla mnie rozmowa. No, nadajemy na wspólnych falach, na identycznych falach, czyli ja i ty jesteśmy jednej krwi, jak jest u Rudyarda Kiplinga w Księdze Dżungli, dlatego możemy się porozumiewać, bo są ludzie, z którymi w ogóle nie mamy jakiegoś kontaktu, o czym z nimi rozmawiać, tak? Dziękuję wszystkim za cierpliwość, to jest ponad godzinna audycja, ale myślę, że bardzo sensowna, rozwijająca. Jeżeli wam się to podoba, to oczywiście liczę na lajki, na suby i dzielcie się tymi informacjami ze swoimi bliskimi, ze znajomymi, dlatego że naprawdę mamy konkretne metody wspomagania organizmu, całego organizmu, czyli nie tej somy tylko, ale i psychiki, umysłu i tak dalej. Tutaj się szczególnie właśnie Marta Woźniak specjalizuje, pani Marta Woźniak w tej dziedzinie, więc wszystko jest do naszej dyspozycji, tylko trzeba powiedzieć sobie często tak, bo sama informacja, że uzyskaliśmy, ale nie zastosowaliśmy w praktyce, to jest nic. To jest jak kuracja, która stoi na półce. Tak, ja mam tę kurację. No. Książkę mam, mam książkę, a przeczytałeś ją? No tam zajrzałem. No. Tak to się odbywa. Kochani, jeszcze raz dziękuję wam serdecznie i do następnej audycji. Wszystkiego najlepszego. Papacki. Dziękuję bardzo. Wstrzymuję już nagrywanie. Dzięki bardzo.